Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. W Wałbrzychu po raz kolejny gościł prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wałbrzych był kolejnym miastem na mapie miejscowości odwiedzanych przez lidera największej opozycyjnej partii w polskim parlamencie. Panie premierze, zapraszam. Serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj przybyli. Rzeczywiście, jak widzę, bardzo licznie. Jestem wdzięczny i bardzo rad. Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu była w całości zapełniona nie tylko sympatykami Prawa i Sprawiedliwości, ale również jej oponentami, o czym świadczy obecność radnych miejskich takich jak Robert Rozmuski. Trudno jednoznacznie określić powód wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Wałbrzychu. Ostatni raz w mieście pojawił się podczas powtórzonych wyborów samorządowych, podczas których poparł kandydaturę Kamila Zielińskiego z listy PiS-u. W opinii działaczy PiS w Wałbrzychu społeczeństwo oczekiwało takiego spotkania, aby móc swobodnie zapytać o nurtujące pytanie lub podebatować o sytuacji społeczną politycznej w Polsce. Jarosław Kaczyński nie miał dużo czasu na debaty w Wałbrzychu. Jednak dość długo wypowiadał się na temat sporu z Donaldem Tuskiem i Platformą Obywatelską odnośnie finansowania i dotacji z Unii Europejskiej. Ciągle ci, którzy nam źle życzą, a nie mało takich na świecie, także niedaleko naszych granic, mogą tutaj przyjeżdżać i się cieszyć. Mówić, no proszę bardzo, jak to kiedyś wyglądało, jak teraz. I kiedy na to patrzę, kiedy wiem o tym wszystkim, co uczyniono Wałbrzychowi, choćby niszcząc tutejsze kopalnictwo węgla kamiennego, to myślę sobie tak, tutaj, nie zważając na różne ograniczenia, bo są w Unii Europejskiej takie ograniczenia, ale nie zważając na wszystko, trzeba po prostu zorganizować wielką operację z udziałem, i to wielkim udziałem, a przede wszystkim z inicjatywy państwa. Z inicjatywy władzy. Tego się inaczej zmienić nie da. Po prostu nie ma takiej możliwości. Jeżeli chcemy stworzyć tu miejsca pracy, ale jeżeli chcemy tak, żeby te kamienice budowane jeszcze przez poprzedników Polaków na tych ziemiach wyglądały tak, jakby. Jeżeli przejmiemy władzę, to pójdziemy w tym kierunku. To niezależnie od tego, że wiemy, że spotykamy się z ogromną ilością różnych oporów, także tu w Polsce, będziemy szli w tym kierunku, żeby powstał taki specjalny fundusz dla swego rodzaju odbudowy tych ziem. Padło również kilka słów związanych ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Ten rząd spośród wielu innych swoich, w cudzysłowie, zasług ma i tą, może i największą, w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, że doprowadził do ciężkiego kryzysu finansów publicznych i próbuje go załatwić tnąc, zabierając, prywatyzując choćby ten szpital tutaj, no w tej chwili mowa komercjalizacji, próbując nie wydawać pieniędzy w różnych miejscach, gdzie one są bardzo, bardzo potrzebne. Otóż proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, my wiemy, że ten kryzys, którego nie musiało być, jest, my czasu nie cofniemy, ale my mamy zupełnie inną propozycję i to już skonkretyzowaną, zamkniętą w ustawach walki z tym kryzysem. Zupełnie inną propozycję walki z tym kryzysem. I można ją zrealizować. Tylko wtedy, jeżeli się nie liczymy z różnymi potężnymi interesami, jeżeli rząd jest autonomiczny, rzeczywiście reprezentuje społeczeństwo, a nie małe, ale bardzo potężne, bardzo wpływowe, przede wszystkim siłą pieniądza grupy. Jeżeli będzie w Polsce taki rząd, to będzie można przełamać kryzys finansów publicznych, powtarzam, na zupełnie innej zasadzie niż ta, która jest w tej chwili stosowana, która w tej chwili tak bardzo uderza w różne części naszego życia społecznego, w różne dziedziny naszego życia społecznego. I to też chciałem Państwu powiedzieć. Nie będę się wdawał w szczegóły, bo bym tutaj mówił bardzo, bardzo długo, a chciałbym odpowiedzieć jak najwięcej pytań, ale o tym Państwu chciałem powiedzieć. I chciałem powiedzieć też jeszcze jedno, bo to jest ważne w całej Polsce, ale sądzę, że ważne jest także i na tych ziemiach. Kiedy się czyta różne wpisy internetowe, to człowiek zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest ważne. Otóż są tacy, którzy uważają, że Polsce w ogóle, już tym ziemiom w szczególności, najbardziej by pomogło, gdyby tutaj większe wpływy niż obecnie, albo może w ogóle pełne wpływy mieli obcy. Otóż to jest
niezależnie już od kwestii godności narodowej, chociaż dla mnie to jest, i mam nadzieję dla Państwa, to jest kwestia ogromnej wagi. Otóż to jest po prostu nieprawda, bzdura. To jest przeświadczenie o tym, że na tym świecie są jacyś dobrzy wujkowie, którzy będą nam pomagać. Nie ma, proszę Państwa, takich dobrych wujków. To jest całkowita bajka. Radę musimy sobie dać sami. Mamy prawo do europejskich środków. To nie jest, proszę Państwa, prawo tylko dla nas. To nie jest coś, co myśmy wymyślili, czy o co błagamy. To jest coś, co wynika z samej istoty Unii Europejskiej, a przedtem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, co funkcjonuje od wielu dziesięcioleci, co pomogło wielu państwom i wielu regionom i co nam się dzisiaj zgodnie z tymi przepisami należy. Ja chciałbym apelować do Państwa, żeby Państwo się nie dali nabierać na te 400 miliardów, bo to już jest tak bezczelny chwyt i tak prosty, a jednak mimo wszystko często skuteczny, że warto nim powiedzieć. Nam się, proszę Państwa, należy zgodnie z przepisami unijnymi około 500, a dokładnie nawet jakieś 520 miliardów złotych na tą perspektywę budżetową, bo należy nam się 170 miliardów złotych na rolnictwo, licząc to dopłaty i tak zwany PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, to też ten obszar interesuje i należy się nam no, co najmniej 300 miliardów złotych, co najmniej, powtarzam, na środki spójnościowe i strukturalne. Wśród zebranej rzeszy ludzi rozdawane były kartki, na których każdy chętny mógł własnoręcznie napisać pytanie do Jarosława Kaczyńskiego. Nie sposób jednak było odpowiedzieć na każde z pytań. Jedna z pań weszła więc na podium i podeszła do prezesa PiS, aby zadać swoje pytanie i pochwalić swojego lidera. Widzę nie tylko prezesa partii, widzę człowieka, który daje przykład, że mimo tylu przeszkód ostatnich przeżyć, twardo stoi na nogach, się nie daje. I nie o niego mu chodzi, nie o jego rodzinę chodzi, o nas, bo mamy widocznie wielką rodzinę. Życzę Państwu wszystkim pojedynczo, żeby mieli tyle siły i byli takim przykładem. Wśród wielu pytań kilka było podobnych do siebie. Jedną z nich było to dotyczące rynku pracy. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł, jak młodych ludzi zatrzymać w Polsce, jak pomóc im w wykształceniu, żeby to wykształcenie odpowiadało rynkowi pracy? Wesprzeć młodych ludzi w różnego rodzaju gwarancjach, tak aby mogli myśleć o przyszłości w Polsce, o wzięciu kredytu na mieszkanie. To jest, tak jak mówię, panie premierze, kilkanaście podobnych pytań. Pan premier w swoim wystąpieniu już w pewnym fragmencie dotknął tego elementu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, może zacznę od edukacji. My uważamy, że trzeba jednak mieć odwagę powiedzieć, że się popełniło błąd, chociaż to nie myśmy ten błąd popełniali, i zlikwidować gimnazjum. Pozostałe pytania, na które nie zdążył odpowiedzieć Jarosław Kaczyński, według zapowiedzi posłanki Anny Zalewskiej, mają trafić do Warszawy, gdzie będą analizowane. Mnóstwo tych pytań jest, pewnie nie każde pytanie wybrzmi, ale obiecuję Państwu, że zapakujemy panu premierowi wszystkie, one pojadą z nim do Warszawy, pewnie razem z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim będę je analizować tak, żeby w różnej formule móc Państwu na te pytania odpowiedzieć. Jednak czy wałbrzyszanie otrzymają odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz od kogo i w jaki sposób? To się dopiero okaże. Spółka AquaZdrój rozpocznie ponowny przetarg na wyłonienie nowych wykonawców inwestycji. Zakończyła się już szczegółowa inwentaryzacja obiektu, który niedawno został opuszczony przez konsorcjum budowlane. W centrum trwają obecnie prace zabezpieczające inwestycjom przez okres zimowy. Inwentaryzacja AquaZdroju była przeprowadzona w trzech obszarach – rzeczowym, finansowym i organizacyjnym. Sprawdzone zostały dotychczas wykonane prace budowlane, a także skompletowane i zweryfikowane wszystkie dokumenty, które spółce przekazał były wykonawca. Jest to podstawą do rozpoczęcia procesu przetargowego, którego celem jest wyłonienie kolejnego realizatora budowy. Nowy inżynier kontraktu odpowiedzialny będzie za sfinalizowanie inwestycji.
Na budowie trwają obecnie prace zabezpieczające obiekt przed zimą. Podłączony został prąd we wszystkich budynkach, a w najbliższych dniach uruchomiona zostanie wentylacja, kotłownia oraz centralne ogrzewanie. Prowadzone są również prace nad strategią marketingową i otwarciem kompleksu. Polegają one na przetestowaniu urządzeń, przeprowadzeniu rekrutacji pracowników oraz ich przeszkoleniu, opracowaniu planów pracy i procedur funkcjonowania firmy. Równolegle toczyć się będzie spór pomiędzy spółką Aqua Zdrój a poprzednim wykonawcą, czyli firmą Budopol, który rozstrzygnąć ma sąd. Uruchomienie Centrum Turystyczno-Sportowego planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Gwarek Wałbrzych z meczu na mecz radzi sobie coraz lepiej w swojej klasie rozgrywkowej. Obecnie znajduje się na trzecim miejscu w A-klasie. Walka o wejście do wyższej klasy okręgowej będzie się toczyć zapewne do samego końca rozgrywek, ponieważ dwa pierwsze zespoły promowane są awansem do wyższej klasy rozgrywkowej, a z kolei różnica pomiędzy pierwszym i trzema zespołami jest nieznaczna, bo zaledwie jednego punktu. Zespół zajmujący miejsce lidera rozgrywek A-klasy w swoim dorobku posiada 32 punkty. Miejsce drugie 31, natomiast Gwarek Wałbrzych posiada ich 30. Ostatnie dwa spotkania Gwarek wygrał, inkasując 6 punktów, tym samym umacniając się na trzeciej pozycji w lidze. Niestety Gwarek ostatni mecz rozegrał już w osłabieniu, ponieważ jeden z czołowych zawodników i strzelców większości bramek w drużynie, Tunezyjczyk z pochodzenia Helmi Abid, pożegnał się z zespołem, jednak jak zapowiada, nie żegna się z nim na stałe. Planuję, jak dobrze pójdzie, naprawdę wrócę i wrócę na pewno do Gwarka, wrócę na pewno. Helmi Abid, zielono-czarne barwy Gwarka Wałbrzych reprezentował od wiosny 2008 roku. Wcześniej grał w tunezyjskich ligach piłkarskich. Helmi każdą chwilę spędzoną z zespołem i w Wałbrzychu wspomina bardzo pozytywnie. No, zaczynałem w swoim kraju w Tunezji, taki też nie wyższe klasowe, ale tak jak tutaj, druga liga można powiedzieć tam w Tunezji, ale nie do końca grałem, bo tam obowiązek mam też, pracę i nie interesowałem za bardzo gra. A jak przyjechałem tutaj do Polski i w roku przyjechałeś? W 2008 roku. Mimo tego, że Helmi zadomowił się w Polsce i w Wałbrzychu, do wyjazdu zmusiły go sprawy zawodowe. I tutaj niestety obowiązek mam, dzieci teraz mam, muszę pracować, muszę szukać inne warunki. No niestety jest takie warunki tutaj nie da się. Wyjeżdżasz do swojego kraju, do Tunezji? Nie, wyjeżdżam za granicę tutaj do Europy, nie wyjeżdżam do Tunezji, na razie nie. Helmi Abid, który w barwach Gwarka Wałbrzych rozegrał 4 sezony, strzelił rywalom zielono-czarnych ponad 60 bramek. Do swojego dorobku dołożył kolejne 3 bramki w swoim pożegnalnym meczu z Granitem Roztoka. Gwarek wygrał ten mecz stosunkiem 3-1. Niestety, naprawdę bardzo mi przykro, bardzo mi się tak płakać mi się chciało, ale dobrze jest, naprawdę bardzo jestem zadowolony. Chłopaki też, atmosfera dobrze jest, wszystko jest dobrze, w porządku jest wszystko, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Na pytanie, którą bramkę strzeloną w barwach wałbrzyskiego zespołu uznałby za najważniejszą, Helmi bez namysłu odpowiedział, że tą ostatnią. Najważniejsze jest dzisiaj. Najważniejsze jest dzisiaj. Dla Gwarka naprawdę to jest Roztok, który za nami jeden punkt. I dzisiaj wygraliśmy, jest Gwarek bezpieczne miejsce, jest, tak bije dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze, naprawdę. Wierzymy, że sportowa kariera lubianego Tunezyjczyka jeszcze się nie zakończyła. I po powrocie Helmi ponownie włoży zielono-czarne barwy Gwarka Wałbrzych, albo jako zawodnik, lub być może jako trener. Różne się bywa w życiu, ale może wróci. Jako zawodnik też można pograć. Jeszcze jestem nie tak stary. Dopiero jesteś, może zaczynałem dopiero, ale dobrze jest. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.